Siemanko moi drodzy, dzisiaj na blacie, dzięki uprzejmości firmy Pico, która umożliwiła wykonanie przedpremierowo prezentacji nowego Vectrona w malowaniu PKP Cargo. To jedziemy. Oczywiście lokomotywa elektryczna EU46, epoka 6, numer lokomotywy to 521, dekoder dźwiękowy PSD 5 generacji z Railcom Plus. Lokomotywa oferowana jest w dwóch wariantach, analogowej oraz cyfrowej, numer katalogowy 21651. Dobra, otwieramy. Pablo, trochę z życiem, bo cię tu przeklnął. Pudełko standardowe, czyli wytłoczka. Model bardzo fajnie zabezpieczony. Otwieramy. Na pantografach folika ochronna. I wyciągamy. No i mamy go. Model prezentuje się w tym malowaniu naprawdę zacnie. Trzeba zaznaczyć, że po wyjęciu z pudełka nic nie musimy kombinować, doklejać. Wszystko jest już oryginalnie zamontowane. Wszystkie opisy i detale zgodne z oryginałem. No, może oprócz schodów, które zamiast do budy są przyczepione do wózków. Oczywiście wszystko możemy porównać ze zdjęciami oryginalnych lokomotyw. Na dachu mamy pantografy, kratki wentylacyjne, antenę, okablowanie. Dach to nie tylko gładki plastik, ale ma taką delikatną fakturę, więc robi jeszcze większe wrażenie na plus. Boczne elementy, koła, tarcze, też wykonane z dbałością o detale. To jeszcze z drugiej strony. Od spodu, na jednym i drugim wózku, mamy na kołach gumki przyczepnościowe. Więc można powiedzieć, że standard. Pantografy filigranowe, ale bardzo lekko się je odczepia z zabezpieczeń i równie lekko się zamyka. To teraz sobie zważymy model. No proszę, 449 gram, więc lokomotywa lekka nie jest. No ale co się dziwić, przecież w oryginale waży ponad 80 ton. W pudełku znajdziemy instrukcję obsługi, również po polsku. No i co najważniejsze, funkcję dekodera, też po polsku. Dobra, koniec tej papierologii, lecimy na makietę zrobić próbę jazdy i dźwięku. A few moments later. To zaczynamy. Zero, światła. F1, silnik start-stop. F2 sygnał wysokotonowy, F3 sygnał niskotonowy, F6 pantograf. F7 wyłącznik główny. F8 bieg manewrowy.
F9, drzwi. Dziesiątka, drzwi przedziału. Jedenastka, okno. Dwunastka, wypuszczenie sprężonego powietrza. Trzynastka, sprzęganie, rozprzęganie. Od czternastki do szesnastki zapowiedzi, ale tylko w języku niemieckim i włoskim, więc tu chyba trzeba będzie dograć. Nie puszczam wszystkich, bo bez sensu. Siedemnastka, gwizdek konduktora. Osiemnastka, sprężarka. Dziewiętnastka, zmiana języka z niemieckiego na włoski. Dwudziestka, piasecznica. 21. Próba hamulca. Wszystkich funkcji jest 27. Tych, których nie pokazałem, to albo działają w ruchu, lub jak w przypadku Pico Smart Control, trzeba je samemu programować, bo na kontrolerze mamy tylko 24 pozycje. To teraz trochę pojeździmy. Myślę, że sama praca silnika jest ciut za głośna względem innych dźwięków. Dźwięk fabryczny można oczywiście zmienić i dostosować do swoich potrzeb. Z ciekawostek, prawdziwy wielosystemowy Vectron został zaprezentowany pierwszy raz 29 czerwca 2010 roku. Elektrowóz natomiast otrzymał stałe dopuszczenie w Polsce dopiero we wrześniu 2012 roku.
Ten model o numerze 521 został wyprodukowany w 2022 roku, czyli można powiedzieć młodziak. Premiera lokomotywy zapowiedziana jest na drugą połowę lutego. Lokomotywa ma coś w sobie, jak to się mówi, ma to coś, ma ten pazur. Dlatego na pewno warto ją będzie mieć w swojej kolekcji. Co do ceny, to trzeba patrzeć już po sklepach. Bez przeciągania, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, piszcie w komentarzach. Ja zapraszam na kolejne filmy, no i do następnego.